imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzej mędrcy ze wschodu. Dzisiaj świętujemy ich przybycie i ich dary. To święto liturgicznie nazwane jest świętem objawienia Pańskiego. Objawienia się tego, kim jest to dzieciątko, które nam się w Betlejem narodziło. I już same te dary, które zostały przyniesione, bardzo dokładnie pokazują, kim jest Pan nasz Jezus Chrystus. Nie potrzeba tak naprawdę nawet dokładniejszego spojrzenia na wszystkie trzy wydarzenia, które dzisiaj świętujemy, bo świętujemy dzisiaj faktycznie trzy wydarzenia, które objawiają Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najpierw mędrcy ze wschodu, później chrzest Pana Jezusa w Jordanie i na końcu Kana Galilejska. Wszystkie te trzy wydarzenia są w dzisiejszej mszy świętej, w dzisiejszych tekstach liturgicznych zawarte. Trzy wydarzenia objawiające, kim jest Pan nasz Jezus Chrystus. Ale tak naprawdę wystarczy spojrzeć na te dary, które dzisiaj Pan nasz Jezus Chrystus otrzymał, aby dokładnie wiedzieć, kim On jest. Najpierw kadzidło. Nie przez przypadek pierwsi chrześcijanie oddawali swoje życie dlatego, że nie chcieli ofiarować kadzidła dla cesarza. Ofiarowanie kadzidła było postrzegane jako wyraz najwyższej adoracji, tej, która jest należna Panu Bogu. I gdy ci mędrcy ze wschodu składają Panu Jezusowi w ofierze kadzidło, to ewidentnie jest to wyraz Jego boskiej natury. Nie wiemy, co dokładnie ci mędrcy wiedzieli, w co dokładnie wierzyli. Być może ich świadomość, ich wiara tego, kim jest Pan nasz Jezus Chrystus, nie była aż tak precyzyjna, aż tak dokładna. Nie wiemy tego. Natomiast bez wątpienia Duch Święty pokierował nimi w ten sposób, że dary przez nich złożone bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie go opisują. Otóż kadzidło, wyraz adoracji, najwyższej czci. To pokazuje już od samego początku, że to dzieciątko, które widzimy leżące w tej stajence, to dzieciątko jest Bogiem, jest Stwórcą Wszechświata, jest tym czystym aktem, tą pełnią bytu, jest tym Bogiem, który cały Wszechświat widzi, całą czasoprzestrzeń, widzi od początku świata do końca. W pełni, bez żadnych tajemnic, widzi ją w każdej chwili. To dzieciątko jest Bogiem. Tą wielką, najważniejszą tajemnicę Bożego Narodzenia mamy tutaj zasygnalizowaną przez to kadzidło. Przez kadzidło, które spalane unosi się do nieba, które jest symbolem modlitwy, która ma być jak ta wonność, pięknie pachnieć i unosić się do góry, do Pana Boga. Dalej mędrcy przynoszą złoto. Złoto jako ten najcenniejszy ziemski kruszec. Wtedy jest właściwe dla władców, dla wielkich, potężnych władców ziemskich. Złoto pokazuje nam, że Pan nasz Jezus Chrystus jest królem. I oczywiście jest królem nie byle jakim. Bezpośrednio wynika to z tego, że jest po prostu Bogiem. Skoro jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, to dzieciątko jest władcą absolutnym, ma pełne prawo, żeby rządzić całym światem. Ma pełne prawo, żeby nadawać prawa całemu światu. I nie ma w tym absolutnie żadnej uzurpacji. To jest po prostu jego własność. Wszystko, co jest tutaj na ziemi, wszyscy ludzie należą do Pana Boga, są dziełem jego rąk, są jego stworzeniem. Należymy w pełni do niego i mamy ścisły obowiązek poddać się pod jego prawo. I każdy człowiek urodzony na tej ziemi będzie musiał zdać sprawę z tego, jak to prawo Boże wypełnił. To jedno wszystkich obowiązujące prawo.
od stworzenia świata po sam jego koniec. I oto jest ten prawodawca, oto jest ten król, oto jest ten, który ustanowił to wieczne prawo, z którego każdy człowiek bez wyjątku będzie sądzony. Złoto jako symbol jego królewskiej, absolutnej władzy. I na końcu, być może najbardziej tajemniczy dar, ale też być może najpiękniejszy, mirra. Co, jak ona pasuje do całej tej sytuacji? To się może wydawać nawet dziwne. To jest wprawdzie bardzo wartościowy olejek. Bardzo wartościowy, tak. Ale jednak bezpośrednio kojarzący się z namaszczeniem, z włok. To był ten olejek, którego używano do namaszczenia tych najbardziej ważnych, najcenniejszych, najbardziej dostojnych osób, bo był on po prostu tak drogocenny. Mamy tutaj uzupełnienie tych dwóch poprzednich darów. Tak, oto narodził nam się Bóg. Oto narodził nam się Król Wszechświata, którego panowanie nie będzie końca, który będzie sądził wszystkich ludzi. Ale nie tylko urodził nam się wielki władca. Urodził nam się również ten, który jest jednym z nas. Który jako ten jeden z nas będzie za nas pokutował. Będzie pokutował w naszym imieniu. Który w naszym imieniu weźmie krzyż na swoje ramiona i ostatecznie odda swoje życie. W tym bogatym balsamie, w bogatym oleju jest zapowiedź męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest zapowiedź Jego losu. Uzupełnia to ten obraz wielkości, doniosłości, władzy, o ten obraz tej bliskości. Pan nasz Jezus Chrystus podzieli z nami ten los śmierci nie tylko w tym sensie, że weźmie udział, że faktycznie sam doświadczy tej śmierci, ale w tym sensie, że to będzie dla nas. Ta śmierć będzie dla nas źródłem życia i zbawienia. Święto objawienia Pańskiego. Za każdym razem, gdy spoglądamy na te wzruszające sceny ze stajenki betlejemskiej, za każdym razem prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, żeby nasze oczy zawsze widziały głębiej, żebyśmy nie pozostawali tylko przy tym zewnętrznym wrażeniu, że tutaj jest to takie wzruszające, bo taka uboga stajenka i dzieciątko małe, tylko żebyśmy od razu rozumieli, że to jest Król Wszechświata, że to jest sam Bóg, który jednocześnie nie przez przypadek jest właśnie w tym miejscu. Ta mirra zapowiada tą jego mękę i można powiedzieć, że już w tej stajence betlejemskiej widać ten cień krzyża. Pojawia się on tutaj. On za chwilę będzie bardzo wyraźny wtedy, gdy święta rodzina będzie musiała uciekać do Egiptu. Ale już tutaj mamy taką pierwszą zapowiedź tego krzyża, który gdzieś już się rysuje na horyzoncie. My patrząc, podziwiając różnego rodzaju stajenki, przedstawienia, które mają nam zwizualizować to, co tam się dzieje, patrzmy od razu oczami naszej wiary dalej. Patrzmy na Pana naszego Jezusa Chrystusa jako na naszego Boga i Króla, ale jako na tego Emmanuela, tego Boga bliskiego, tego Boga, który jest tutaj po to, aby jako jeden z nas zadośćuczynić, odpokutować konkretnie i moje grzechy. Pamiętajmy o tym, że to dzieciątko jest tym dzieciątkiem po to, żebym ja mógł dostąpić odpuszczenia grzechów, żeby konkretnie moje grzechy, te, które popełniłem niedawno, kilka dni temu, tydzień, rok temu, kiedykolwiek, te konkretne grzechy, żeby one mogły zostać zgodnie z Bożą sprawiedliwością odpuszczone, że on po to jest tym dzieciątkiem, żebyśmy my tak łatwo mogli dostąpić tego odpuszczenia grzechów. I z jednej strony powinniśmy razem właśnie z tymi trzema królami upaść na kolana przed Bogiem i Stwórcą, ofiarować kadzidło i złoto, uznając Jego chwałę, oddając Mu tą najwyższą cześć, ale z drugiej strony powinniśmy zapłakać, wzruszyć się nad tą Jego bliskością, nad tym, że oto ten władca nie przychodzi siedząc na tronie, nie przychodzi otoczony
zastępami anielskimi, zastępami zbrojnymi, jako wielki władca i Pan, Król Wszechświata, tylko przychodzi jako dzieciątko, przychodzi po to, aby wziąć ten krzyż, aby wziąć nasz krzyż, ten krzyż, który nam się należał, ten Bóg, który już nie jest przede wszystkim wielkim, odległym Bogiem zastępów zbrojnych, zastępów niebieskich, ale jest Emmanuelem, jest Bogiem z nami. Za każdym razem, gdy przychodzimy przed Najświętszy Sakrament, o tym pamiętajmy. I gdy przychodzimy do Komunii Świętej, gdy za kilka chwil przyjdziemy do Komunii Świętej, no to pamiętajmy, że możemy tu podejść bliżej niż ci trzej królowie, bo przyjmujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa do naszego serca, bo możemy się z Nim zjednoczyć bardziej poprzez Komunię Świętą niż pastuszkowie, niż trzej królowie, którzy co najwyżej mogli zobaczyć Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nie mogli się z Nim zjednoczyć tak bardzo jak poprzez Komunię Świętą. Za to Panu Jezusowi dziękujmy i prośmy Go, żebyśmy potrafili te wielkie dary wykorzystać. Żebyśmy przez całe nasze życie, przez te kilkanaście godzin jeszcze dnia dzisiejszego i później każdą kolejną godzinę naszego życia, żebyśmy jak ci trzej królowie Panu Jezusowi składali te dary. Żebyśmy składali Mu to kadzidło adoracji, złoto uznania Jego prawa, przede wszystkim w praktyce wypełniania Jego prawa jako tego władcy i Pana Wszechświata. Jednocześnie, żebyśmy razem z Nim uczestniczyli w Jego męce. Żebyśmy razem z Nim, jako przecież część Jego mistycznego ciała, mieli w tym udział. Abyśmy pokutowali, potrafili pokutować, znosić nasze drobne i większe cierpienia jako umartwienie, jako ten udział w tym krzyżu dla naszego zbawienia i dla zbawienia innych. Prośmy, żebyśmy my potrafili dołączyć do tych trzech króli, złożyć te codziennie składać te wielkie, piękne dary po to, żebyśmy mogli też później na wieki radować się tą ponad wszystko uszczęśliwiającą obecnością tego Bożego Dzieciątka, obecnością Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.